Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ostatnio zrobiłem filmik odnośnie moich problemów związanych z trylogią Oni Smoków, czyli z sezonami 8-10 z LEGO Ninjago. A dzisiaj chciałbym pogadać o pozytywach, dobrych rzeczach, które mi się podobały w tych sezonach. Zaznaczę, że jeśli o czymś nie wspominam, to znaczy tylko tyle, że jestem wobec tego neutralny i nie uważam tego za mega dobrą rzecz, która mi się podobała. Zaczniemy sobie od 8 sezonu Synowie Garmadona. Z 8 sezonem mam problem, raz go lubię, a raz nie. Po czasie uważam, że sezon jest mocno poprawny, ale mam do niego sympatię ze względu na filmy na kanale, które tworzyłem, dlatego że było sporo tych filmików i masa, naprawdę masa teorii. Czekało się też za sezonem długo, więc ten hype rósł i pozostał on po 8 sezonie do czasu. Teraz patrząc na tą produkcję, no niestety, ale mogło być zdecydowanie lepiej. No ale dobra, nie zapeszajmy i przejdźmy do pozytywów. Pierwszą rzeczą jest sam pomysł na sezon 8. Temat masek Oni, powrót Garmadona i wątek z pierwszą krainą. W ten sposób wzbogacili fabułę rodziny Garmadonów. Ja doskonale wiem, że niektóre rzeczy nie grają lub słabo zostały przedstawione, ale docenić trzeba. Przejdźmy do postaci, które uważam, że miały dobry wątek w tym sezonie. Mistake. Pomimo, że było jej mało, to takiej roli nikt się nie spodziewał. Opowiedziała naszym bohaterom o pierwszej krainie i pierwszym mistrzu Spindlicy, zatem na plus. Harumi. Aż tak jej nie lubię za mocno, to przyznaję, że jest jednym z najlepszych złoczyńców serialu, tylko dlatego, że był na nią pomysł i dobrze ją przedstawili w tym sezonie. Synowie Garmadona po części. Mogli twórcy opowiedzieć ich przeszłość w serialu, a nie w książce i mogli odrobinę więcej rzeczy robić, ale sam koncept był spoko i akurat żaden z generałów nie siedział bezczynnie. Garmadon, który został wskrzeszony i stał się maszyną do zabijania. Wow, nieźle. No było zaskoczenie i to spore. To były postacie, które uważam, że spełniły swoją rolę. Trzeba pochwalić retrospekcje związane z ninja, które były, bo były, ale coś tam nam dopowiadały do świata. Retrospekcja Jaya była niepotrzebna, bo się nic tam nie dowiedzieliśmy. Retrospekcja z Colem była trochę potrzebna, bo w końcu po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć, co się stało z jego matką. Zawsze to jakaś informacja i myślę, że już niedługo dowiemy się jeszcze więcej informacji. Retrospekcja Zeyny była najlepsza z tych trzech i przedstawiła najwięcej. Spotkanie mistrza Wu z doktorem Julienem oraz rozmowa o Zeynie i mistrzu lodu, który przekazał mu moc żywiołu. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się w skrócie, jak to wyglądało, więc spoczko. To tyle, jeśli chodzi o 8 sezon, przejdźmy do 9, obława. Jeśli chodzi o koncept związany z podzieleniem ninja na dwie ekipy, był spoko. Tylko, że twórcy nie zrealizowali tego tak, jakby się chciało. No dobra, ale co mi się podobało w 9 sezonie? Cały wątek w krainie Ninjago uważam za w miarę przyzwoity, pomimo że kilka rzeczy bym zmienił. Natomiast wątek w pierwszej krainie podobał mi się w malutkim stopniu. Fajnie, że poznaliśmy nową krainę i tak dalej, ale sama historia, która działa się z ninja i pozostałymi, była taka sobie. Przejdźmy do poszczególnych postaci. Na pierwszym miejscu zdecydowanie Mistake. Nie spodziewałem się tego z początku naprawdę. Miałem zaskoczenie i uśmiech na twarzy, że z takiej staruszki zrobili ważną postać. Szkoda tylko tego, że zginęła poza ekranem, ale jako mentor ruchu oporu super. Mam nadzieję, że o niej nie zapomną i kiedyś coś więcej o niej usłyszymy. Skylor, postać, która powróciła i miała więcej do roboty. Dowiedzieliśmy się, że nadal ma swoją moc bursztynu i pomagała ruchowi oporu wraz z pozostałymi mistrzami żywiołu. Bohaterka dobrze napisana i fajnie było ponownie ją zobaczyć na ekranie.
ale po części. Podobało mi się to, że w końcu przeszli do nastolatka U. Jednakże tak jak opowiadałem w moich problemach, powinien on od razu pojawić się w formie nastolatka i to w pierwszej krainie by wylądował, gdzie ninja by go spotkali i wspólnie z pierwszymi ludźmi nauczyliby U wielu rzeczy, przez co pamięć by mu powróciła. To co dostaliśmy nie było złe, ale mogło być po prostu lepiej. Wiara. Nowa postać, która rozpisana została ok, ale brakowało troszeczkę z nią więcej scen. Garmadon. No co ja mogę powiedzieć, został napisany w tym sezonie dobrze, jak w całej trylogii. W głównej mierze o nim historia i tego nikt nie zepsuł, więc git. Harumi, ale po części. No Harumi niestety, ale w tym sezonie aż tak dużo nie zrobiła. Była trochę niepotrzebna, ale mówię o niej tylko dlatego, że dobrze zakończyli jej wątek. Poświęciła się, ratując mieszkańców budynku. Szanuję. Nic więcej dobrego o tym sezonie nie mogę powiedzieć. Przejdźmy do finału trylogii, czyli sezonu 10, Inwazja Oni. Pozytywy. Dokończony na tą chwilę wątek Garmadona, który w końcu poczuł pozytywne emocje i tego oczekiwałem. Dostałem to, więc fajnie. To, że nie zginął, to z jednej strony szkoda, bo ten rozdział już by został domknięty, ale niestety twórcy o to się nie pokusili, więc Garmadon odszedł w swoją stronę. No okej, rozumiem, że nie uśmiercili go i nie przeszkadza mi to. Złota zbroja. Wow, cieszyłem się, że wrócili do tego przedmiotu, bo już go dawno nie widzieliśmy. W dodatku byłem zadowolony, bo moje teorie w tej sprawie się potwierdziły. A to zawsze idzie dla mnie na plus. Przetopienie zbroi z powrotem na 4 złote bronie, tak sobie, ale zabieg rozumiem. Tylko trochę szkoda, że nie pokazali w jednej scenie, w której by Wu zabrał wszystkie złote bronie po walce i gdzieś by je tam schował w klasztorze Spindlitsu. Ale my sami możemy sobie dopowiedzieć, że tak było. Bronie, jak widać, musiały powrócić, bo to one stworzyły krainę Ninjago. Zniszczenie kryształu krainy. Oj, tego to się nie spodziewałem. Zaskoczyło mnie to. Teraz, gdy nie ma kryształu, to ninja muszą podróżować w inny sposób. No i fajnie, bo można pokazać teraz wiele dostępnych możliwości. Widzieliśmy chociażby użycie specjalnej herbaty w 11 sezonie, także no okej, cieszę się. Wygląd demonów. Oj, no wyglądają strasznie, to muszę przyznać. Rozmowa Lloyda z pierwszym mistrzem Spindlitsu. Tego także się nie spodziewałem, a zostałem mile zaskoczony. Brakowało mi w serialu takiej sceny. To był dobry moment, żeby coś takiego pokazać i dobrze, że to twórcy zrobili. I na tym kończą się pozytywne rzeczy z 10 sezonu, jak i pozostałych dwóch. Dajcie znać w komentarzach, co Wam podobało się w sezonach 8, 9 i 10. Ja dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!